Cześć, witajcie w kolejnych ulubieńcach. Dzisiaj ulubieńcy kwietnia. Będą to w większości ulubieńcy niekosmetyczni, natomiast znalazły się tu także dwa kosmetyki z pielęgnacji, więc od nich po prostu zacznę. Pierwszy jest to serum. Jest to serum z witaminą C z Ava Laboratorium, aktywator młodości. Kupiłam to serum z myślą o moich przebarwieniach na twarzy, ponieważ chciałam je rozjaśnić. Też nie ukrywam, że tutaj w dużej mierze kupiłam dlatego ten aktywator, to serum, ponieważ było na promocji i zapłaciłam tylko 12 zł. Natomiast nie wiedziałam, że będzie się tak dobrze spisywać, także dlatego właśnie ląduję w ulubieńcach, ponieważ może rozjaśnienia jako takiego aż tak chwilowo dużego nie zauważyłam. Wydaje mi się, że to przyjdzie wszystko z czasem. Natomiast to, co zauważyłam, to po pierwsze moja skóra jest lepiej nawilżona. Ja to serum stosuję na noc pod ten krem stopy i najpierw właśnie stosuję to serum, czekam, aż ono się wchłonie, ono się bardzo szybko wchłania i na to stosuję krem nawilżający. Moja skóra, zauważyłam, że jest lepiej nawilżona i też zauważyłam, że wszystkie niedoskonałości, jeśli mi coś wyjdzie na twarzy, to one szybciej się goją, także to jest 1-2 dni i to, co wyszło, już znika. Też no, te przebarwienia delikatnie się rozjaśniły, natomiast no, nie zniknęły jeszcze, w szczególności te większe. Ale mam nadzieję, że tak jak mówię, że to wszystko przyjdzie z czasem. Dlatego bardzo serdecznie polecam to serum. No, tak jak mówię, ja zapłaciłam za nie 12 zł, a z tego, co wiem, regularna cena to jest około 17 zł. I druga pielęgnacyjna rzecz jest to żel pod prysznic. Żel pod prysznic z Biedronki to jest Mango Macadamia Be Beauty Cream. Pojawia się dlatego, że on ma niesamowity zapach, jest to takie jeszcze trochę otulające przez właśnie tą makadamię, ale już takie świeższe dzięki właśnie temu mango, czyli właśnie wydaje mi się, że idealny zapach na wiosnę. W lecie ja uwielbiam już typowo właśnie owocowe zapachy, natomiast jeszcze wiosną jeszcze takie otulające troszkę zimowe zapachy właśnie dzięki temu makadamia. Tutaj już, że zawiera ekstrakt nawilżający, natomiast ja nie zauważyłam, żeby jakoś nawilżał ten balsam. To też nie przesusza, to co zauważyłam, to też jakoś nie przesusza mojej skóry, natomiast no, nawilżenia są balsamy, także ogólnie polecam ten, jeśli będzie jeszcze w ofercie, bo nie wiem, nie wiem, czy to jest w stałej ofercie, nie, to chyba było sezonowe. Natomiast jeśli będzie jeszcze w Biedronce, jeśli będziecie mieli okazję znaleźć, to polecam. Jest to duża, 750 ml butelka, koszt około 8 zł. Ja tutaj mam jeszcze ponad połowę, już od miesiąca używam, także gorąco polecam. I teraz przejdę do rzeczy niekosmetycznych. Najpierw przejdę do rzeczy, których Wam nie mogę pokazać. I pierwsze to będą dwa filmy, na które miałam okazję dzisiaj, w tym miesiącu, iść do kina. I pierwszy film to są Szybcy i Wściekli 7. Ja ogólnie jestem zwolenniczką tej serii Szybkie Samochody, to po prostu nie wiem. Jakoś strasznie mi się podobają właśnie te filmy z serii Szybcy i Wściekli. No i oczywiście nie mogłam nie pójść na kolejną serię. Nie będę tutaj spoilerować, nie będę opowiadać o fabule, natomiast polecam. Film trzyma w napięciu, też był moment, kiedy no, się popłakałam, także też sama idea tego, że no, główny bohater tak naprawdę już nie żyje, bo zginął w wypadku samochodowym i też właśnie cała ta otoczka tego filmu też troszkę zahacza właśnie o ten jego wypadek i o jego śmierć, także przez to też się troszkę popłakałam na samym końcu już, ale ogólnie bardzo polecam. Tak jak mówię, ja jestem zwolenniczką właśnie serii Szybcy i Wściekli, także wszystkie filmy mi się bardzo podobały, dlatego na ten też poszłam. I drugi film, który polecam, to już bardziej taki luźny film, jest to DAF. To jest w tłumaczeniu ta gruba i brzydka. To jest film taki młodzieżowy, taka komedia, troszkę romantyczna, także ogólnie śmieszna, mi się bardzo podobała. Wybrałam się z siostrą tak, żeby na luzie sobie oglądnąć coś w kinie.
Także też polecam, nie będę tutaj spoilerować. Na dole wam zostawię linki do trailerów tych filmów, także będziecie mogli sobie oglądać i zobaczyć, czy was to zainteresuje. Ja się fajnie bawiłam, nie czułam upływającego czasu, film trwa chyba 1,5 godziny, także też gorąco polecam. I kolejne dwie rzeczy, których wam nie mogę pokazać, ale też zostawię linki na dole, są to dwie piosenki. Jeszcze tu się wesprę, żeby się nie pomylić. Pierwsza piosenka to jest Uptown Funk, to jest Bruno Mars tam z takim DJ-em, kurczę, nie pamiętam nazwy, natomiast ta piosenka, i druga piosenka 5 Seconds Rihanny, Paula McCartneya i Kanye'ego Westa. Te dwie piosenki po prostu w tym miesiącu zawładnęły moimi uszami, po prostu za każdym razem je słucham, mam je na MP3, też w domu je czasami tak po prostu sobie puszczam. Tak jak mówię, zostawię wam na dole linki do tych piosenek, bo ja, no nie wiem, mi się strasznie spodobały, mają taką nutę wpadającą w ucho, chętnie też do nich gdzieś tam sobie tańczę, także też wam gorąco polecam sobie posłuchać, może one już wam się spodobają. I ostatni ulubieniec, też nie kosmetyczny, który wam już jestem w stanie pokazać, a też taki trochę inny, bo do tej pory nie miałam aż takiego ulubieńca, odkąd nagrywam ulubieńców, to jeszcze takich rzeczy chyba nie było. I są to buty. Tak, w tym miesiącu kupiłam sobie buty, to są Reeboki z serii Alicia Keys dla Reeboka, są to takie czarne, wyższe Reeboki, one tu nie mają żadnej koturny, one po prostu mają taką troszkę wyższą podeszwę, no i mają tutaj wyższą cholewkę, są nabijane ćwiekami, mają wycięcia tutaj, takie dziury, i po prostu to jest, ja się zakochałam w nich, jak je tylko zobaczyłam. Nie ukrywam, że nie kupiłam ich od razu, bo szukam właśnie takich wysokich, czarnych butów. Nie kupiłam ich od razu, jak je zobaczyłam, ponieważ zaczęłam się zastanawiać, czy te ćwieki to nie jest przesada. Że też no, czasami noszę szersze spodnie, nie wszystkie wchodzą po prostu tak, nie wszystkie moje spodnie są rurkami i wchodzą tak po prostu do tych butów. Niektóre po prostu nachodzą na te buty i bałam się, że przez te ćwieki je sobie po prostu potargam przy nogawkach. Zastanawiałam się chyba 3 czy 4 dni. Wróciłam, jak w ogóle zobaczyłam, wróciłam do domu, przeszukałam w internecie, pokazałam siostrze i zapytałam moje zdanie, powiedziała, że są fajne. No i potem, no i tak się potoczyło. One jeszcze, to w ogóle, one były też na promocji, także były przecenione i też stwierdziłam, że kurczę, jak ich nie kupię, to będę żałować, także je kupiłam, no i są moimi ulubieńcami. Ja mam rozmiar 38, to jest 24,5 cm długości, no i po prostu się zakochałam, tak. To są moi ulubieńcy, tak jak mówię. Tacy inni, takich ulubieńców jeszcze nie było, natomiast jeśli ktoś, znaczy ten typ buta trzeba po prostu lubić, nie wszyscy, na przykład tak jak moja siostra, niekoniecznie lubi właśnie buty z wyższą cholewką. Ja je uwielbiam, mogłabym mieć całą szafę tylko takich butów, nie wiem, po prostu od dzieciństwa mi się wyższe buty podobają i mam w swojej szafie już kilka par i także te też dołączyły. Teraz już tak siostra wczesno urodzinowy prezent mi sprawiła i kupiła mi następne takie wyższe buty. Także to byli wszyscy moi ulubieńcy. Dajcie znać, co u was się sprawdziło, co byli wasi ulubieńcy w tym miesiącu. Standardowo zapraszam do subskrypcji i do następnego. Pa, pa!